11.41, Agnieszka Lipińska. Teren przed wejściem do biura niemieckiej kanclerz ponownie otwarty. Służby skontrolowały zawartość podejrzanej przesyłki i nie znalazły w niej niczego niebezpiecznego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotka się dziś na zamku w Niedźwiedzce z węgierskim premierem Wiktorem Orbanem, informuje Tygodnik Podhalański. Ulicami ponad 400 polskich miast przejdą dziś barwne orszaki. Kościół katolicki świętuje dziś uroczystość objawienia pańskiego zwaną Świętem Trzech Króli. Więcej informacji w południe. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Świąteczny poranek w Radiu TOK FM. 18 minut zostało do godziny 12. Słuchamy Radia TOK FM. W naszym studiu pan profesor Michał Klinger, teolog prawosławny. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Skończyliśmy naszą rozmowę 2 minuty temu. Pustym talerzem. Tak, pytaniem o pusty talerz i na ile można traktować ten pusty talerz, puste nakrycie dla wędrowca, dla osoby zbłąkanej, dla kogoś, kto zjawi się w spontaniczny sposób u naszych drzwi. My go powinniśmy wpuścić i zaprosić do wieczerzy wigilijnej. Po to jest to puste nakrycie i okazuje się, że to jest niesamowicie aktualna sprawa, bo są tacy w Europie i poza nią, którzy są wędrowcami. Tak, więc ta tradycja dobroczynności, która jest tak pięknie rozwinęła na Zachodzie i właśnie koło tego pustego talerza tutaj jest, ona no, ma swoje korzenie jednak w takim mesjańskim obrzędzie, prawda? To jest, ale niewątpliwie tu szybko może warto przejść do tych wędrowców ze wschodu, czy wędrowców w ogóle, a? Bo tak, no, dobroczynność jest taką, no, tradycja świętego Mikołaja, niezwykle rozbudowana na wschodzie, jest właśnie taką no, realistyczną, czy realizacją tej idei dobroczynności, no, bo to jest właśnie ta tradycja tego Mikołaja, młodzieńca z Myry Licejskiej, tak ją rozwinął. Ale wracając do tych wędrowców ze wschodu, to koniecznie chciałbym jakoś podkreślić. Prawosławne, jakby takie ujęcie teologiczne święta narodzenia pańskiego jest właściwie oparte o rozważanie tej tajemnicy mędrców ze wschodu. W Nowym Testamencie oni są nazwani magoi, magi, prawda, magowie. Magowie, czyli nie królowie, bo to jest lekka modyfikacja tradycji. No to stało się, że są magowie, czy kto to był magus, prawda? To był perski mędrzec znający się na astrologii Pers, prawda? Czyli pochodził z tej nowej warstwy kulturowej, która w tej Mezopotamii, czyli w tej Chaldei, czyli w tej ojczyźnie Abrahama była. To jest ta Syria, jest notabene, prawda, północna Syria jest tożsama z północną częścią Mezopotamii w pewnym historycznym rozwoju. Starosyryjski język jest ostatnią formą języka chaldejskiego. Jest, można powiedzieć, najstarszym językiem na świecie, którym się mówi. Jeżeli no i teraz ci magowie, oni przychodzą ze wschodu według Ewangelii Mateusza, bo to jest tylko Ewangelii Mateusza ten wątek i to jest niezwykle ciekawy wątek. Oni przychodzą jakby prowadzeni, gnani pewną swoją wiedzą racjonalną, czyli wiedzą astronomiczną. Oni zbadali to według swojej wiedzy, wschodniej wiedzy. Wschód był w starożytności uważany za taki, no, Oxford, prawda, taki Harvard świata, prawda, ex oriente lux przychodzi. Tam jest ta mądrość, tam są te uczone źródła i oni tam się domyślili ze swoich obliczeń racjonalnych, z tej astrologii, stąd jest to pojęcie tej gwiazdy. Widzieliśmy gwiazdę jego na wschodzie i idą za tą gwiazdą aż do Betlejem. Stąd jest ten symbol gwiazdy betlejemskiej. Oni ją widzieli. To jest ta astrologiczna mądrość świata ówczesnego. I teraz tak, oni
Może powiedzmy tak, ta tradycja jest rozwinięta w wielu apokryfach, które się opierają, są bardzo starożytne chrześcijańskie, to jest chrześcijańska tradycja. Ci magowie, oni są na pewno Persami, oni są właściwie spadkobiercami pewnej tradycji pozabiblijnej, bo oni są, mówi się nawet często, że oni znali księgę, która się nazywała Set. Księga Set to jest księga, którą Adam dał swojemu synowi Setowi o tajemnicach raju, które on poznał, bo on naprawdę widział Boga i on naprawdę wszystko wiedział, ten Adam. Tylko potem został wygnany i cała potrzeba zbawienia i objawienia dopiero się znowu zaczęła, prawda? Ale Adam to już wszystko wiedział, bo on przez Bogiem chodził na co dzień. Otóż daje on, według tej apokraficznej tradycji, swojemu synowi księgę, gdzie jest wszystko napisane i o przyjściu Mesjasza i o tej gwieździe. I ona jest według tej tradycji przechowywana tam właśnie na wschodzie, czyli poza objawieniem biblijnym. Na przykład według niej wiedzę ma Melchisedek, według tej tradycji. Czy Zoroaster ją też dowiedział się z tej księgi. Zoroaster utożsamiany z Balaamem biblijnym. To jest ta tradycja i teraz oni nie należą, dlatego oni przychodzą do Betlejem, wracamy teraz do Ewangelii Mateusza, znaczy przychodzą do Izraela i pytają uczonych w piśmie Żydów, bo oni znają ogólne, kosmiczne objawienie, ale oni nie wiedzą, gdzie dokładnie i kto, czyli ten konkret trzeba powziąć z Tory. I to im mówią Żydzi. Tu się spotykają te dwie mądrości. Mądrość Tory, żydowska mądrość, objawienia mojżeszowego, biblijnego i mądrość wschodu, czyli ta pogańska, jakbyśmy powiedzieli. I oni się nie nawracają. Ewangelia wyraźnie mówi, że oni wracają do siebie. Tekst prawosławnej liturgii na Boże Narodzenie właśnie o tym mówi. Narodzenie Twoje, Chryste Zbawicielu, Chryste Boże nasz, zajaśniało światu światłem rozumu, w którym ci, którzy gwiazdom służyli, od gwiazdy zostali nauczeni. Aby Tobie kłaniać się Słońcu Prawdy. Słońce Prawdy to jest taki symbol, symboliczne określenie Mesjasza, Chrystusa. Spotyka się ta mądrość pogańska z mądrością objawienia judeo-chrześcijańskiego. W zasadzie jak powinniśmy się zachować wobec... I oni się nie nawracają. No właśnie, czyli ta historia mówi nam co? Mówi nam po prostu, Religia europejska, judeochrześcijańska, powinna z pełnym szacunkiem odnieść się, tak jak zresztą prorocy się odnosili, do tej mądrości wschodu, która również ma swoje wartości. Teraz ta Syria. Oni przychodzą z Syrii. No ja myślę, że trzeba to dzisiaj sobie podkreślić, prawda? No, przychodzą z Chaldei, prawda? Chaldei, która w starożytnym chrześcijaństwie była nazwana Syrią już wtedy. Oni przychodzą stamtąd jako obcy, ale jakżeż wysoko ustawieni w Ewangelii, no bo oni pierwsi właściwie dają świadectwo temu, czemu jeszcze nikt naokoło nie dawał. Aniołowie dawali świadectwo i ci magowie. No, czyli ta kosmiczna i uniwersalna ta wrażliwość ludzka jest pierwsza nawet przed wiarą Żydów, apostołów, prawda? Musimy oddać temu cześć. Ale to jak rozumiem, kiedy słucham pana profesora, to rozumiem, że jeśli coś trzech magów, naukowców, że się tak wyrażę, astronomów, pchało na zachód i chcieli iść tak daleko, to przede wszystkim rządza wiedzą. Nie chcieli się dowiedzieć. Lub też potwierdzić to, do czego doszli racjonalnie. I to jest... Być może to, że oni dzisiaj potrzebują wsparcia chociażby materialnego, nie brzydźmy się tym tak strasznie, to przecież to jest początek wiedzy, prawda? To jest początek jakiegoś postępu, to jest początek, albo też oni wnoszą bardzo dużo z tego swojego jakiegoś spojrzenia. Okres
konfrontacji cywilizacji zdecydowanie jest okresem symbolicznie ujęty w święcie Bożego Narodzenia i niewątpliwie to nas czeka. No, przygotujmy się do tego dobrze. To jest o tyle zaskakujące, że musimy czerpać z jakiejś tradycji, żeby się mentalnie zmierzyć z taką sytuacją. A część społeczeństw zachodnich myślała od dłuższego czasu, że im bardziej będziemy zlaicyzowani, im bardziej będziemy świeccy, tym bardziej będziemy otwarci na inne kultury, ponieważ religia jest tym, co uniemożliwia nam tak na dobrą sprawę porozumienie się z kimś obcym kulturowo. Ale z tego, co pan profesor mówi, że to jest dokładnie odwrotnie. Oświecenie jest właśnie tym, co przynoszą do Betlejem ci, a oświecenie jest takim tytułem źródłowym cywilizacji zachodnioeuropejskiej, prawda? Oświecenie. Otóż to oświecenie w starożytnej tradycji było przyniesione z tej mądrości chaldejskiej. No tak, ale ktoś, kto pana profesora słucha, może powiedzieć, no to jest w jawnej sprzeczności z takim klasycznym świeckim modelem funkcjonowania społeczeństwa. Jeśli będziemy neutralni wobec jakichkolwiek religii i nie będziemy brali ich pod uwagę w naszym procesie integracji, to wtedy nam się uda, bo jak zaczniemy podkreślać rolę religii, to będziemy widzieli tylko coraz większe różnice. No, to jest oczywiście wyzwanie dla religii, no bo nie sposób nie przyznać niestety racji, że religie spowodowały niezwykłe wojny, podziały. Właściwie można by powiedzieć, że głównie wszystkie wielkie katastrofy miały jakieś swoje podłoże w ideach religijnych. No, to jest coś, co musimy się uderzyć w piersi. I to przecież nie tylko chrześcijanie. Prawda? I to, natomiast może to spotkanie wokół tego oświecenia, jakichś doświadczeń, które możemy podzielić. Nam jeszcze inny taki epizod wskaże. Słynna księga Hioba, która jest takim jakby paradygmatem humanistycznej. Do Rzymu, humanistycznej cywilizacji człowieka europejskiego. Cierpienie jako zjawisko, które nie musimy go religijnie cały czas tłumaczyć, i Hiob jest tego takim, prawda, najlepszym bohaterem. Prawda? On się nie godzi na teologiczne wyjaśnianie cierpienia. Ta tradycja Hioba w greckiej wersji tej księgi jest nazwana syryjską tradycją. On jest właściwie Syryjczykiem, ten Hiob. Końcówka, której nie mamy w tekście hebrajskim i nie mamy jej w związku z czym w tekstach polskich, ale jak ktoś sobie weźmie grecki tekst, to tam znajdzie właśnie stwierdzenie, że on był królem arabskim bądź syryjskim, bo to się im miesza trochę, który to król no, był jakby współczesnym Mojżeszowi i dał objawienie równoległe. My naprawdę tej Syrii w tym ujęciu bardzo dużo zawdzięczamy, prawda? Czy, ten wątek syryjski, oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że ja troszkę symbolizuję, troszkę przesadzam w tym momencie, bo no, nie każdy Syryjczyk jest królem Hiobem, prawda? Ale tutaj chodzi o to, że szukajmy tych wątków, które pozwolą nam jakby no dostrzec się, zachwycić tym, co się dzieje, dopóki nie stanie się katastrofa, bo zjawiska katastrofy, czy oznaki katastrofy oczywiście w tym, co się obecnie dzieje, są widoczne i to będzie, jeżeli to z konfrontacji cywilizacji zrobimy konflikt cywilizacji, no to oczywiście katastrofa jest na miejscu. Zarzewiem konfliktu czasami bywa myślenie polityków w kategoriach religijnych albo myślenie duchownych w kategoriach politycznych i tutaj też się pojawia prawosławie. Albo w kategoriach egoistycznych. No tak, ale pojawia się często prawosławie jako przykład różnicy pomiędzy rzymskim katolicyzmem a prawosławiem, że prawosławie w inny sposób wchodzi w relacje z polityką, że jest jednak zasadnicza różnica. No tak, jest to ten słynny stereotyp, który też wiem tak zawsze, że bardzo to źdźbło wokół brata nas interesuje. No ja chciałbym, żeby ci, co tak za
zarzucają to, nie wiem, biskupom wschodnim tam w jakimś okresie caratu czy spojrzeli z kolei na apetyty rozmaitych biskupów zachodnich w odniesieniu do władzy świeckiej na zachodzie w innych, czy bardzo właśnie podobnych okresach. Prawda? No, proszę mi wskazać instytucję religijną, która nie lubi przywilejów ze strony władzy cywilnej. No, czy nie jest też szczególnie interesująca dla każdej władzy cywilnej, bo właściwie nic tak silnie nie oddziaływuje ciągle jeszcze na człowieka, jak właśnie religia i sprawy ideowe. Więc dlatego no, a czy dzisiaj w Polsce nie mamy też właśnie jakichś takich no, tendencji do mariażu krzyża i tronu? No, proszę mi wskazać jakikolwiek poważny taki system kulturowy, gdzie tego nie było. To nie jest tak, że jest jakaś w genach na przykład rosyjskich jest to, że tam właśnie biskupi zawsze chcieli wspierać władzę. To jest głębokie nieporozumienie. Ale rzecznicy takiego myślenia podają często argument, który mówi o tym, że rzymski katolicyzm przeszedł taką drogę związaną z reformacją i kontrreformacją, a w prawosławiu tego nie było. I że to jest różnica. No ale ta droga była przede wszystkim w oparciu o siły polityczne. No, więc... No, to jest właśnie dokładnie chyba ten syndrom źdła wokół brata, bo jak się dokładniej przyjrzy sytuacji krytykowanej, to się przede wszystkim powinno widzieć, że ona jest u mnie również, prawda? I to, no, podkreślam, nie chcę bynajmniej usprawiedliwiać jakiegoś cezaropapizmu, który istotnie bywał, prawda? Ale to dużo jest tutaj przesady i niezrozumienia zjawisk historycznych. Rosjanie naprawdę cierpieli z powodu oberprokuratora Pobiedonoscewa i innych jego następców i są na to świadectwa. Także to natomiast takich oberprokuratorów na Zachodzie bym też mógł wskazać wielu. I oni dobrze sobie radzili i dobrze współpracowali z rozmaitymi kościołami. Dlaczego w końcu jest takie zaświadczenie w tradycyjnie katolickim? Jeśli nie dlatego, że właśnie nie chcę nikogo palcem wskazywać, prawda, że Kościół strasznie jakoś chętnie się identyfikował z rozmaitymi reżimami. Więc to nie jest wcale specyfika. Ja myślę, że ci, a przynajmniej w ogóle my mówimy przecież nie o jakimś Związku Radzieckim, który tutaj ma nas w tej chwili jakiś wzorzec nam narzuci, tylko mówimy o kulturze wschodu, która nie jest ani judeo-chrześcijańska, ani europejska i okazuje się, że się konfrontuje z nami. No i to jest wyzwanie, które naprawdę jest dużo głębsze, poważniejsze niż światło mądrości. Tak? Światło mądrości przynieśli kiedyś, spotkali się ze światłem Mesjasza, nie nawrócili, no i teraz być może możemy otworzyć nowy rozdział. Pan profesor Michał Klinger, teolog prawosławny, był naszym gościem. Chciałem bardzo gorąco podziękować za przepiękną opowieść. Dziękuję Państwu. Także wiecie Państwo, no, dużo mądrości jest i z tej strony, i z tamtej strony. Proszę bardzo, kopciuszki niech sobie wybierają. Kopciuszki w sensie ludzie, którzy nie znają prawa Bożego, którzy nie znają Biblii, no, mają gdzie i co wybierać, no bo tutaj fajnie i tutaj fajnie, no już ja przepraszam bardzo, jeżeli ci mędrcy ze wschodu, którzy, jak to z samej Biblii wynika, szli za gwiazdą i byli źli, mieli przynieść jakieś nowe światło, lepsze może od tego, które miał przynieść Jezus Chrystus, który przyszedł od samego Jahwe, z nieba, no to ja przepraszam bardzo. Także buziaczki, no i że proszę jeść kaczki.